Cześć moi kochani, witam was serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza. Właśnie jest godzina 4:10. Przyjechałem do Brzuzy na wschód słońca wykorzystać chwilę okienko pogodowe. Także do zobaczenia w górze. No i właśnie szykuję się do dzisiejszego porannego lotu. Jest 30 dzień czerwca. Słońce, tak jak widzicie, już zaczyna wschodzić. Dzisiaj na 6:00 do pracy, a jest aktualnie godzina 4:30. Wschód słońca nad Brzuzą. Muszę spojrzeć trochę z godzina, żeby nie zbudzić się do pracy dzisiaj. Za 15:05. Mam jeszcze godzinę czasu, żeby polatać. W powietrzu delikatna inwersja. Lecę nad Głowaczów przywitać się z Arkiem. Arek, przypuszczam, że już wstał. Rewelacyjny wschód. A Brzuza jeszcze śpi. Dlatego dzisiaj zrobiłem wysokość. Nie latałem nad miejscowością, żeby tutaj mieszkańców Brzuzy nie budzić. No z takim zastrzykiem adrenaliny z rana można iść śmiało do pracy. Spójrzmy jeszcze raz na wschód słońca. Jest godzina 4:55. 30 dzień czerwca 2022 roku. No a dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas na trampki. Nowy sezon 2022, trampki w powietrzu. Chciałoby się rzec trampki nad Emilowem. O, chmury już się rozstępują na dużych wysokościach. Można byłoby rzec, żebym do pracy doleciał. Widzę już po drugiej stronie lasu Nową Wolę, dom weselny i grabów bardzo ładnie. No ale niestety jeszcze muszę wrócić do samochodu, spakować sprzęt i dopiero wtedy wrócić na trasę i do pracy. No i możecie, moi drodzy, podziwiać piękną ziemi kozienickiej, gmina Głowaczów. Słońce coraz wyżej. Chciałoby się polatać dłużej. Tutaj w oddali widać skrzyżowanie również miejscowość Lipę w gminie Głowaczów. No i wiatr się zmienił w sumie o 180 stopni chyba. Zobaczcie, lecę aktualnie na Głowaczów, a jestem ustawiony delikatnie bokiem. Jest to tak zwany lot pod wiatr i lecę trawersem. Trawersuję. Wiatr próbuje mnie zepchnąć w danym kierunku, a ja mu się przeciwstawiam i lecę pod wiatr. No tutaj już czuć, że zaczynają się delikatne porywy termiczne. Uhu! Myślę, że Arek już wstał, a jeżeli nie wstał, to go obudzimy. Arek, wstawaj! No tutaj nad lasami już zaczyna termika się odrywać, bąbelki. Polatałbym dłużej, ale niestety czas na mnie. Trzeba lądować.
parę minut po piątej, nie będę budził mieszkańców, nie lecę bezpośrednio na Brzuzę. Z tego co widzę, tak jak mówiłem i czułem na skrzydle i w powietrzu, wiatr się zmienił o 180 stopni. Dokładnie odwrotnie do tego, co startowałem. Czyli podchodzę do lądowania od Brzuzy. No i elegancko polatane. No i moi drodzy, dzisiaj polatane o wschodzie słońca. Kilka minut. Zawsze to kilka minut. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego poranka, tym bardziej, że okienko pogodowe znowu wykorzystane. Od jutra znowu burze, deszcze. No teraz pogoda nam nie rozpieszcza za bardzo, ponieważ upały powyżej 35 stopni. No i wiadomo, z czym to się wiąże. Także na razie pozdrawiam. Cześć.